Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Dzisiejsze gadulstwo chciałbym poświęcić tematowi, który zatytułowany w podręcznikach do klasy 8 jest w następujący sposób. Zimna wojna i wyścig zbrojeń. Postanowiłem, że dzisiaj będę się mniej rozgadywał, nie będę was przynudzał i przede wszystkim będę się pilnował, żeby uniknąć lapsusów językowych i nie umieścić znowu stolicy Izraela w Izraelu, bo jak odsłuchałem potem tego wszystkiego, to ręce i pagony opadły. Autorzy podręcznika zalecają nam, szanowni państwo, zwrócenie uwagi w trakcie lektury materiału na następujące rzeczy. Przede wszystkim przebieg rywalizacji pomiędzy ZSRR i USA w latach 60. i 70. XX wieku, przyczyny kryzysu kubańskiego i wojny wietnamskiej oraz wyścigu zbrojeń i jego skutków. W treściach znajdziemy sporo fajnych informacji, sporo ciekawych rzeczy i zaczynajmy. Jeżeli chodzi o rywalizację wschód-zachód, to dzieje się ona pomiędzy blokiem komunistycznym a blokiem demokratycznym. Po jednej stronie barykady Związek Radziecki i jego satelici, po drugiej stronie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. I doktryna powstrzymywania komunizmu na świecie, tam gdzie on miałby ochotę sięgnąć po kolejne państwa, kolejne rządy, kolejną władzę. Jeśli chodzi o aspekt tej rywalizacji, to jest rywalizacja na polu militarnym, gdzie toczy się wyścig zbrojeń i arsenały zbrojne obydwu stron pęcznieją coraz bardziej, wyposażane są w coraz to nowsze technologie. Jest to rywalizacja wywiadowcza pomiędzy dwoma gigantami, jeśli chodzi o świat agencji wywiadowczych, czyli z jednej strony amerykańska CIA, czyli Centralna Agencja Wywiadowcza z siedzibą w Langley w Virginii i w Moskwie na tak zwanej Łubiance radzieckie KGB, niechlubny spadkobierca NKWD, odpowiedzialnego za mord polskich oficerów w Katyniu i wielu, wielu innych zbrodni. A z kolei NKWD jest spadkobiercą Czeka, która została otworzona przez krwawego Feliksa, czyli Feliksa Dzierżyńskiego. To dokładnie ta sama organizacja, ta sama metoda. Zmieniała się tak naprawdę tylko nazwa i osoby, które za tym wszystkim stały. Jeśli chodzi o KGB, to skrót pochodzi od Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. Więc zapamiętajmy, KGB będzie zdecydowanie łatwiej. Ta rywalizacja, jeszcze dodatkowo gospodarcza, przeniesie się także w inny wymiar prestiżowego wyścigu o podbój kosmosu. Polecimy, proszę państwa, w gwiazdy, krótko mówiąc. W Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany na urzędzie prezydenta Eisenhowera, bohatera II wojny światowej. Zastępuje młody, znany, dzisiaj byśmy go nazwali celebrytą zapewne, człowiek, jakim był John Fitzgerald Kennedy, czyli słynny JFK. Słynny z wielu powodów, nie tylko z powodu sposobów, w jaki zszedł z tego świata. W Związku Radzieckim wciąż u władzy znajduje się stary twardziel Nikita Chruszczow, który obalał mity dotyczące łaskawości ojca narodu, czyli Józefa Stalina. No co dalej? Dobrze. Jednym z takich przejawów namacalnych i bardzo niebezpiecznej historii tamtego okresu jest tak zwany kryzys kubański, któremu teraz chwilkę poświęcimy. Kuba, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych, rządzona była przez skorumpowany, dosyć nieudolny rząd, powiedzmy, że demokratyczny. Natomiast rząd ten nie potrafił sobie poradzić z partyzantką komunistyczną, na czele której stał Fidel Castro, człowiek legenda, który ostatecznie dzięki chyba charyzmie, hartowi ducha, pomocy zewnętrznej i przede wszystkim swojemu charakterowi zdołał obalić rządy kubańskie i przejąć całkowicie nad wyspą władzę. Po tym dobiera się bardzo mocno do amerykańskiej własności, która na Kubie znajdowała się w znacznym stopniu. Były to ogromne pieniądze. Zaczyna przeprowadzać nacjonalizację tychże instytucji, hotelów, innych gałęzi przemysłu, a także rozpoczyna politykę zbliżenia ze Związkiem Radzieckim. To z kolei powoduje reakcję Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Centralnej Agencji Wywiadowczej, która uknęła, mówiąc normalnie, chytry plan pozbycia się Fidela Castro i jego zwolenników. W Stanach Zjednoczonych przeszkolono kilka tysięcy kubańskich emigrantów,
wojskowe oczywiście, wyposażono ich w amerykański sprzęt, wsadzono ich na amerykańskie środki transportu morskiego, zapewniono im amerykańskie wsparcie powietrzne, po czym wysłano ich w kierunku Kuby i odbyło się lądowanie, desant w tak zwanej Zatoce Świń. Natomiast poszło wszystko nie tak jak zaplanowano, Kubańczycy sobie poradzili ze swoimi przeciwnikami, Castro triumfuje, Castro jest zwycięski, a w świat poszły dosyć kompromitujące stronę amerykańską zdjęcia jeńców wziętych spośród emigrantów, którzy ocaleli ze starcia zbrojnego. Zatoka Świń i działania CIA, które zmierzały do likwidacji Castro, spowodowały jeszcze większe zbliżenie pomiędzy Kubą a ZSRR, natomiast sama chęć ostrzelenia przywódcy kubańskiego przez wywiad amerykański, przez CIA, to jest zupełnie materiał na oddzielny odcinek, szczerze mówiąc, i jest to historia zupełnie niesamowita, co Amerykanie próbowali wykombinować, żeby się Fidela pozbyć. Współpraca ze Związkiem Radzieckim zaowocowała tym, że na terenie Kuby zaczęto budować nowe instalacje wojskowe, tak żeby Rosjanie mogli umieścić w nich swoje rakiety z głowicami nuklearnymi, co byłoby efektem politycznym i wojskowym o niesamowitym potencjale dla strony radzieckiej, no ponieważ co tu dużo ukrywać, bazy z rakietami atomowymi u samych drzwi Amerykanów powodowały gigantyczny wzrost zasięgu radzieckich rakiet i teraz dolecieć te rakiety mogłyby praktycznie do każdego zakątka Stanów Zjednoczonych, więc dla Amerykanów był to nie lada wstrząs, kiedy ich samoloty szpiegowskie odkryły tego typu inwestycje na wyspie. Prezydent Kennedy uważany był za mięczaka przez Chruszczowa, co tu dużo ukrywać. Chruszczow był przekonany, że Kennedy się ugnie, Kennedy nie będzie miał dość charakteru i innych walorów męskich ku temu, żeby powstrzymać rosyjskie działania, radzieckie działania, ale tym razem się mocno przeliczył. W październiku 1962 roku Kennedy ogłasza blokadę morską Kuby, wyznacza deadline tak zwane, wyznacza linię, której radzieckie okręty, statki płynące z zaopatrzeniem i bronią nie miałyby prawa przekroczyć. Zaowocowało to takim wzrostem napięcia na całym świecie, że armie zostały postawione w najwyższy stan gotowości bojowej, włącznie z jednostkami odpowiedzialnymi za arsenał jądrowy po obydwu stronach. Tak naprawdę kryzys kubański jest takim punktem, w którym chyba najbardziej zbliżyliśmy się do III wojny światowej w wymiarze atomowym. Gdyby komuś puściły nerwy, gdyby ktoś nie wytrzymał tego napięcia, gdyby nie pewne decyzje polityczne, prawdopodobnie świat, który znacie, scenerię świata, którą znacie z gier, ze świata Fallout, nie byłyby światem z gier, tylko byłyby naszym codziennym udziałem, tak? Prawdopodobnie zmietlibyśmy siebie nawzajem z powierzchni Ziemi. Chruszczow po rozmowie z Kennedym ustępuje, ale uzyskuje także ustępstwo ze strony amerykańskiej. On ma zabrać swoje rakiety z Kuby i zawraca swoje płynące w kierunku wyspy okręty. Natomiast Amerykanie mają zabrać swoje rakiety z terytorium Turcji. Cały świat odetchnął z ulgą i kryzys kubański zakończył się między innymi tym, że pomiędzy Kremlem a Białym Domem powstała tak zwana gorąca linia, by przywódcy obydwu krajów mogli ze sobą błyskawicznie jak najszybciej nawiązać połączenie i rozmawiać bezpośrednio. Blokada kontynentalna, kontynentalna, blokada morska Kuby. Inny wymiar, proszę Państwa, rywalizacji wschodu i zachodu to jest wojna w Wietnamie w połowie XX wieku. Istnieją dwa państwa wietnamskie, Wietnam Północny i Wietnam Południowy. Północny Wietnam jest krajem z rządami komunistycznymi. Wietnam Południowy nazwijmy krajem demokratycznym. Natomiast południe ma gigantyczny problem w postaci funkcjonowania na swoim terytorium partyzantki komunistycznej nazywanej Wietkongiem. Oni nie dają sobie rady, szczerze mówiąc, ze zwalczaniem tej partyzantki. Ona jest wspierana przez północ, przez Związek Radziecki pośrednio.
I moi drodzy, południowi Wietnamczycy występują z prośbą do Stanów Zjednoczonych o pomoc w zwalczaniu tej partyzantki. I prezydent Kennedy na początku zaczyna wysyłać doradców wojskowych, którzy mają szkolić siły południowo-wietnamskie. Potem ta obecność militarna Stanów Zjednoczonych z roku na rok zaczyna wzrastać, powiększać się, aż w końcu Amerykanie będą w Wietnamie mieli około 500 000 żołnierzy i przejmą praktycznie ciężar walk z Wietkongiem i z Wietnamem Północnym na swoje barki, bo dołączy potem w tym konflikcie także armia regularna Wietnamu Północnego. Liczne operacje wojskowe i przewaga technologiczna nie dają Amerykanom praktycznie nic i ponoszą oni, co tu dużo ukrywać, porażkę zarówno militarną, prestiżową. Ostatecznie wycofują się z Wietnamu w roku 1973, a dwa lata później w roku 1975 Wietnam Północny zajmuje całkowicie południe. Amerykanie nie reagują, nie interweniują. I tak się stało, że Wietnam do dnia dzisiejszego jest krajem komunistycznym. Prezydent Nixon, który zastąpił Kennedy'ego po zamachu w Dallas i po jego śmierci, podejmuje decyzję o tym, żeby nie interweniować w przypadku tego ataku z północy w roku 1975. Słynne działania. To inaczej, to jest konflikt, proszę Państwa, który jako pierwszy jest relacjonowany niemalże live przez telewizję amerykańską i bez żadnej praktycznie cenzury pokazuje skutki działań bojowych. W reportażach na ulicach leżą trupy, widać okaleczone zwłoki, mamy rannych Wietnamczyków, przerażonych żołnierzy amerykańskich. To jest niesamowita historia, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ta wojna spowoduje do rozruchy społeczne i przebudowę jak gdyby społeczeństwa amerykańskiego. Będzie to także słynna historia z protestami studenckimi. Młodzi mężczyźni, których będzie obejmował pobór, będą uciekać do Kanady, będą palić swoje książeczki wojskowe. Studenci będą wtykać w lufy karabinów żołnierzy i policjantów pacyfikujących zamieszki, kwiaty. Niesamowite rzeczy będą się działy w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie wyjdą z tego konfliktu tak naprawdę z przetrąconym mocno kręgosłupem. Od tamtego czasu będą starali się prowadzić wojny w taki sposób, żeby unikać jak największych strat po swojej stronie, bo tak naprawdę w czasie tego konfliktu zginęło ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W tym czasie też te wydarzenia, o których wam przed chwilą opowiedziałem, spowodowały zmianę we władzach w Związku Radzieckim. Chruszczow musiał ustąpić i zastąpił go Leonid Breżniew za czasów rządów, którego bardzo mocno rozwija się KGB, które zdobywa przeogromny wpływ, jeszcze większy niż do tej pory, na to, co się dzieje w państwie. Jego zadaniem jest nie tylko walka z wywiadem amerykańskim, szpiegostwo, przeprowadzanie różnych operacji, ale także działania KGB skierowane są do wewnątrz Związku Radzieckiego, przede wszystkim skierowane na zwalczanie tzw. dysydentów, czyli osób, które sprzeciwiają się systemowi komunistycznemu. Lata 70. w tej rywalizacji pomiędzy USA i Związkiem Radzieckim dochodzą do takiego momentu, który w podręcznikach określany jest osiągnięciem tak zwanej równowagi strachu. To oznacza, że obie strony dysponują tak ogromnym potencjałem nuklearnym, że jego użycie skutkuje nie tylko zniszczeniem jednorazowym, ale kilkukrotnym zniszczeniem życia na kuli ziemskiej i tak naprawdę ten efekt odstraszania broni atomowej działa na obie strony. Dlatego też zimna wojna pozostała zimną wojną w dalszym ciągu. Co jeszcze? Żeby, proszę Państwa, zakończyć ten temat, warto też wspomnieć o tym wyścigu kosmicznym, który przenosi się zupełnie w nowy wymiar. Loty zawsze fascynowały człowieka i niebo gdzieś zawsze pociągało tego człowieka. W 1957 roku Sowieci wystrzelili pierwszego sztucznego satelitę o nazwie Sputnik i Rosjanie też jako pierwsi wyślą w kosmos człowieka, swojego kosmonautę Jurija Gagarina w roku 1961. Odpowiedzią Amerykanów na lot Gagarina miał być rok 1969, czyli
lądowanie załogi amerykańskiego statku kosmicznego na powierzchni Księżyca. To wtedy właśnie Neil Armstrong miał powiedzieć słowa, mam nadzieję, że nie bardzo przekręcę, bo nie pamiętam dokładnie tego cytatu, kiedy schodzi na powierzchnię Księżyca, mówi mniej więcej takie słowa, że jest to mały krok dla człowieka, ale ogromny krok dla całej ludzkości. Pewnie coś pomyliłem, ale mniej więcej tak to zabrzmiało. Natomiast jeśli chodzi o samo lądowanie Amerykanów na Księżycu, jest całe mnóstwo hipotez, wątków, które budzą wątpliwości, a nawet niektórzy stawiają tezę o całkowitej mistyfikacji tego lądowania i nagraniu go w studiu telewizyjnym. Zaciekawionych tym wątkiem odsyłam do źródeł internetowych. Jest tego całe mnóstwo na YouTubie. Są także odpowiednie filmy. Można na pewno je bez żadnego problemu znaleźć. Ta rywalizacja ostatecznie w kosmosie, przynajmniej do końca XX wieku, zostanie jednak wygrana przez Amerykanów dzięki opanowaniu technologii produkcji wahadłowców kosmicznych, które umożliwiały starty, loty kosmiczne i lądowania. Oczywiście nie obyło się bez ofiar, są katastrofy wahadłowców amerykańskich, ale na przykład strona radziecka tej technologii nie opanowała, więc ta przewaga w tej rywalizacji po stronie amerykańskiej była coraz bardziej wyraźna. Co zrobić, żeby ogarnąć temat tak naprawdę na tip-top? Przede wszystkim trzeba poznać i ewentualnie wynotować w zeszycie kilka podstawowych informacji na temat postaci takich jak John Fitzgerald Kennedy, JFK, Nikita Chruszczow, Fidel Castro, Yuri Gagarin, Richard Nixon, Leonid Breżniew. Pojęcia, które należy opanować przy omawianiu tego tematu, proponuję, żeby to było tak. Wyścig o podbój kosmosu, CIA, KGB, Sputnik, kryzys kubański, Wietkong, wojna w Wietnamie. Jeśli by ktoś chciał również popracować solidniej nad tym tematem, proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania. Pierwsze. Jakie formy przybrała rywalizacja pomiędzy państwami demokracji zachodniej a blokiem komunistycznym? Drugie. Jaki był przebieg i skutki kryzysu kubańskiego? Określ, jaką rolę w tym wydarzeniu odegrali przywódcy USA i ZSRR. Trzecie. Określ przyczyny, strony i pokrótce przebieg wydarzeń związanych z wojną wietnamską. I to na tyle. Chętnych odsyłam do fantastycznego filmu fabularnego w reżyserii Olivera Stone'a, traktującego o wojnie w Wietnamie pod tytułem Pluton, z młodziutkim wtedy Charlie Sheenem w roli głównej. Wiem, że dziś nie jest aktor cieszący się popularnością i jakąś estymą, ale wtedy jeszcze jest normalnym prawie chłopakiem i gra fantastyczną rolę. Film zresztą zdobył Oscara za najlepszy film roku, bodajże, jeżeli nie pomyliłem się. Co do kryzysu kubańskiego, fantastyczne programy, moi kochani, są w wykonaniu i nagraniu nieocenionego pana Bogusława Wołoszańskiego z cyklu chociażby Sensacje XX wieku, czy cokolwiek innego z panem Wołoszańskim związane. Także gorąco, serdecznie polecam i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Zostańcie w domach, nie dawajcie się. Wszystkiego dobrego.